ostatnia odsłona kanapkowego konkursu i ostatnia szansa, żeby się przejechać walką. W niebieskiej koszulce, któremu się często zdarza po alkoholu siadać. To taki żarcik. Nie, no to ostry zawodnik jest. Ciekawe, jak tatuś pobiegnie. Od razu w czerni, dobrze ubrany. I start. 1,5 promila alkoholu we krwi. O, popłynął już. Leży. Wypadł z auta. Kucharzy w akcji przygotowują kanapki wakacyjne, jak najbardziej kolorowe. Pomidory, sałata, rzodkiewka, granaty, melony, melonki, wszystko do dyspozycji kucharzy. Alkogole poznają, pozwalają poznać naszą percepcję po spożyciu alkoholu. Ostatnia szansa na to, żeby zrobić wakacyjną kanapkę. No, ja skończyłem. Skończyłeś. Dostać już samą wkrótce. Pięknie, dziękuję panu bardzo. Zapraszamy następne dzieci. I teraz tak, jeżeli wszystko zadziałało i jest odpowiednio, to samochód powinien zacząć ruszyć i świecić światłami. To zobaczymy. Działa? Działa. Jeździ. On ma taki prosty system wbudowany. To zależy. Najdłużej mi się chyba w 5 minut udało jeździć, ale to widzi pan, bo na przykład jest gorąco i strasznie paruje ta soczewka i mniej energii wytwarza. Ale możemy obserwować ten bomber, robi się coraz mniejszy. Czyli świat, rozumiem, zależy od warunków atmosferycznych, tak? No w tym wypadku tak, w takim małym modelu, prawda? Bo to jest wszystko miniaturowe. Z tego co wiem, taki normalny samochód dobry, na przykład jak ten Hyundai, ten model, co można już kupić w Japonii na przykład, to się tankuje go wodą 3-4 minuty i to starczy na około 200 do 300 km jazdy. W najlepszych modelach to nawet 6. To Zosia to spożyła, no też. Pięknie, tutaj to ładnie. Bardzo ładna ta podobała się? A tu widzicie, pokazywałam wam substancję, jak to trochę jeszcze? Teraz dwa wam pokazuję. Zobacz. A słyszeliście, wiecie co to są substancje hydrofobowe? Nie słyszałem. A zobaczymy, znacie słowo fobia? No, że strach jakiś, nie? Tak, właśnie. Hydro? Nie lubią wody. Dokładnie, bojące się wody. To nie jest idealnie, ale zobaczcie. Przykładowo, normalnie woda tak materiał wchłania tak wodę, no, prawda? Tak. A teraz zobaczcie, co się stanie, jak tryśniemy wodą tutaj, nie? Większość się odbiła, prawda? Mhm. Teraz zobaczcie jeszcze raz tutaj. Na chwilę, tak? Zobacz. To on zanurkuje.
A widzicie, jak kropelki tańczą? Bo... A, bo pokryliśmy specjalnym sprayem takim, wiesz, substancją hydrofobową. To schło 12 godzin, kilka warstw i właśnie teraz to jest tak wodoodporne. I na przykład mógłby pan pokryć sobie szybę w samochodzie tą substancją i przez jakiś czas nie musiałby używać w ogóle wycieraczek, bo wtedy by wszystko spadało z szyby, prawda? Ale brud też spada? Zależy od substancji, bo na przykład wiem, że są do stoczni substancje hydrofobowe, które są na wszystkie brudy, smary i one lepiej wytrzymują. Na przykład część olei... Tak, na pewno ogranicza. Olej na przykład nie ma gwarancji, bo to jest zupełnie inna budowa, inne cząsteczki, inna genetyka wody. Tak. Okej, albo pan złapie, pan nam pomoże. Ja złapię u góry, pan złapie na dole. Trzymamy pod kątem, trochę w dół bardziej. A ty? Polejesz wodą i zobaczymy, co się stanie. Dostało prezydialnego, kanapki czekają na ocenę. I zobacz, lej. Widziałeś? Widziałeś, jak woda zleciała? Aż się takie kuleczki porobiły. Dokładnie. Fajne, co? Fajnie, fajnie. Dobra, to piątka. Dzięki. Widzicie, na rozdołku czy na innej zupie zawsze olej pływa na torze. Się nie miesza w ogóle. Tak? Nurek działa. Pierwsze miejsce dla zupy. Pierwsza nagroda. Proszę, teraz. I proszę nagrodę na zawsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo za udział w konkursie. Również bardzo dziękuję. Wielki talent kulinarny się objawił u Zosi. Zresztą pozostały też kucharze. Pani Ławrzyńska. Spaliła i mój mąż ją wymieniał. W tej chwili mogę już udzielać informacji na temat oszczędzania i wymiany żarówek. Zapraszamy serdecznie do naszych zielonych punktów. Dziękuję bardzo, bardzo przydatne informacje. Dziękuję pani bardzo. Miejska Biblioteka Publiczna, która dzisiaj była również obecna na ekofestynie. Jeśli są państwo szczegółów, warto się wybrać do biblioteki. Jak słyszeliśmy, dwa takie punkty działają. A ja tylko dodam, że przedsiębiorstwa miejskie, spółki miejskie też oszczędzają, zaczynają od siebie. Wszędzie są wymieniane żarówki. Na pewno? Na 100%? Tak! Dobrze. Uwaga, gotowi do startu. Start! Odkładać, które są wasze, odkładajcie. Często było drugie miejsce, tutaj tyle samo. Jedziemy tak razem, bo tak musi się... Jeżeli tak teraz i wszystkie będziemy musieli... No zobaczymy. No, poczekaj. Andrzej, ja tu poluzuję lekko, wiesz? Bo teraz to nic nie da, ty tego nie ruszysz. Bo to jest ciśnięte tu na amen. Teraz jak podniesiesz tu,